Cześć, witajcie u Ruszkena. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję całkiem fajnych słuchawek bezprzewodowych Bluetooth od firmy ART. Dokładny model macie w opisie filmu. Tutaj kolorystyka czarno-zielona. To jest taka zieleń bardzo rzucająca się w oczy, czyli fajne słuchawki chociażby do biegania, żeby nas było widać z daleka. W dobrej cenie, ale oczywiście, jak to bywa, nie pozbawione mankamentów. Cena wiele rekompensuje, ale o mankamentach też dzisiaj powiem. W każdym razie myślę, że będzie ciekawie. Cenę tych słuchawek macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam. Tak więc przed nami bezprzewodowy model słuchawek od firmy ART APB04. Dostępne w kilku ciekawych kolorach. Niezbyt ciężkie słuchawki za około 70 parę złotych, dokładne ceny w opisie filmu. Tak więc w tej cenie myślę, że nieźle, ale ocenicie sami. Po kolei, co my tutaj mamy? Słuchawki mają standardowe pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czułość 105 dB, zasięg standardowy do 10 metrów, Bluetooth w wersji 4.1 tutaj jest obsługiwany. W komplecie oczywiście przewód ładowania i bateria o pojemności 400 mAh jest tutaj wbudowana. Słuchawki, jak widzicie, mam gumowane tworzywo tutaj na pałąku. Pałąk dość elastyczny, wygina się, nie hałasuje, więc wytrzymałość jest. Od spodu mamy, powiedzmy, poduchę powietrzną, bo jest to powietrze, jest takie gumowane tworzywo. Mamy funkcję składania słuchawek, składają się cicho, składają się lekko, więc to nie jest problem. Kolor jest taki dość widoczny, na przykład dla biegaczy bardzo fajny, ale są też inne kolory w ofercie ARTA. Mamy rozsuwane tutaj prowadnice plastikowe, ale plastik naprawdę gruby, więc dobrze to tutaj funkcjonuje. Rozkładają się, jak widzicie, cicho, dopasują się nawet na duże głowy. No i bardzo ładnie wykonane siateczka, logo ARTA, ładne kolory, ładne tworzywa matowe. Tak więc pod względem jakości wykonania jest naprawdę w tej cenie świetnie wręcz. I jeśli chodzi o te tutaj pady, no powiem Wam, że są dość miękkie. Na początku te słuchawki wydały mi się niewygodne, ale jak je troszeczkę przetestowałem, ponosiłem też inne słuchawki, wróciłem do tych, stwierdziłem jednak, że są ok. Natomiast nie zakrywają do końca całego ucha. U mnie bardziej spoczywały na uszach. Już Wam pokazuję, zobaczcie, jest to w tą stronę, no, 45 mm około i w tą stronę 35, więc taki jest wymiar wewnętrzny tych padów i już je sobie szybciutko zważymy. Dobra, wyzerowane, skakują słuchaweczki, 202 gramy. Zobaczcie, bo tutaj się akurat odbija mi światło, 202 gramy. Tak więc słuchawki nie są ciężkie, jak sobie je bierzemy na jakieś wyjście, czy na rower pobiegać, co tam sobie chcemy, to ciążenia ich na głowie zbytnio nie czujemy. Możemy ich oczywiście używać też w domu, przy komputerze, przy tablecie. Też jest naprawdę nieźle. Co jest fajną cechą, słuchawki tutaj nie uciskają głowy, nie mam tendencji do ściskania. Nawet czasami bym powiedział, że zbyt lekko się trzymały. Z jakichś sportów bardzo ekstremalnych się nie nadają, bo mogą spadać. No i też trzeba sobie je dobrze dopasować, ponieważ dla osób o wrażliwych uszach, jak moje, to nawet lekkie uciskanie może powodować dyskomfort. Tak więc warto o tym wiedzieć. I moi drodzy, co tu mamy jeszcze na słuchawce? Mamy kontrolki, mamy wejście na miniczek, a co jest bardzo ciekawe, możemy je używać także przewodowo, więc super opcja. Wejście na micro USB do ładowania. Mamy tutaj Power Play Stop do odbierania rozmów także. I mamy po dwóch stronach po przycisku tutaj i tutaj, to jest przycisk głośniej, ciszej oraz do przodu, do tyłu. Dzięki temu, że mamy przewód mini jack w komplecie albo po prostu możemy podłączyć dowolny inny przewód mini jack, mamy możliwość korzystania z nich także, jak się rozładują, czy już nie przez Bluetooth, ale po prostu klasycznie, standardowo po kablu, jak to się mówi. Dlatego to jest ogromny plus tych niedrogich słuchawek. Więc generalnie pod względem komfortu jest nieźle, ale nie rewelacyjnie. Waga słuchawek jest dobra, jakość wykonania jest bardzo dobra. No i jakość dźwięku oczywiście nie powala w tej cenie. Nie są to słuchawki dla melomanów, audiofilów, ale też w tej cenie nie ma co wybrzydzać. Dźwięk jak na taką stawkę nie jest zły. Nawet bym powiedział, czasami jest bardzo przyjemny.
dobrze, moi drodzy, zanim przejdziemy do podsumowania, no właśnie, ja je może sobie założę, będzie mi troszeczkę wygodniej się odnieść do tych wrażeń tak już na bieżąco. Powiem Wam tak, jak je pierwszy raz założyłem, wydały mi się niewygodne, potem miałem w testach słuchawki jeszcze mniej wygodne i finalnie oceniam, że te słuchawki są całkiem niezłe pod względem komfortu. Ale jako, że bardzo dobrze się teraz słyszę, to wytłumienie hałasu poprzez te gąbki uznaję za podstawowe, minimalne. Nie jest to jakiś szok. Dodatkowo moje całkiem spore uszy nie zostały w całości zakryte, więc to też powoduje nie do końca wytłumienie hałasów. Co do wygody, jest całkiem nieźle, ponieważ uszy jako tako nie cisną, są dość miękkie tutaj, jakoś się dopasowują, od góry też nie ciążą, no i co jest najważniejsze, też nie są ciężkie, no i jak ruszamy głową, to trzymają się jej, więc spaść same z siebie nie spadną. Byśmy musieli naprawdę jakiś solidny upadek zaliczyć, żeby nam te słuchawki z głowy spadły. Dobra, zdjąłem je, więc już słyszę się troszeczkę lepiej. To wytłumienie jakieś tam podstawowe jest. Oczywiście składają się. Możemy sobie złożyć na podróż. Wiele słuchawek to potrafi, nie jest to nic nowego. Natomiast weźmy pod uwagę, że jest to dość niedrogi zestaw Bluetooth. Do wyboru kilka kolorów. Dość solidnie wykonany, dość wygodny. Zapewniający jakość dźwięku, jak widzieliście w tej sekcji dźwiękowej. Taką, powiedziałbym, podstawową dla mniej wymagających słuchaczy. Na pewno nie są to słuchawki, które zadowolą audiofilii, ale co audiofilii zadowala w cenie poniżej 100 zł? To już musi iść w tysiące, żeby sprzęt był uznawany za porządny. Tak więc, moi drodzy, biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety tych właśnie niedrogich słuchawek, myślę, że jest to niezła propozycja dla osób poszukujących rozwiązania budżetowego, czyli niedrogich słuchawek bezprzewodowych zapewniających jakąś tam w miarę dobrą jakość dźwięku, ale nie rewelacyjną, bo daleko tu do słuchawek takich naprawdę wypasionych. Natomiast to wszystko wykonane jest ładnie, dość solidnie, są dość wygodne, są lekkie, działają po prostu dobrze. Z łączeniem się poprzez Bluetooth nie ma problemu, jest ogólnie tutaj nieźle. Rekomendacji nie będzie, ponieważ troszeczkę zabrakło tutaj do perfekcji w tej cenie, ponieważ zawsze oceniam, moi drodzy, stosunek jakości do ceny. Jakby kosztowały 200 zł, dostałyby bardzo niską ocenę, ale że kosztują poniżej 100, to ta ocena będzie dość wysoka. Trzeba po prostu powiedzieć krótko, produkt nierewelacyjny, ale w tej cenie produkt udany i w tej cenie wart polecenia, zaznaczam, mniej wymagającym muzycznie audiofilom, słuchaczom, wielbicielom muzyki, nazwijcie jak chcecie, po prostu słuchaweczki bardzo podstawowe, ale bezprzewodowe i całkiem ładne. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli ten film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, polecajcie go znajomym. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!